Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 58. odcinku podcastu HR Espresso, w którym tym razem rozmawiam z Michałem Sadowskim, założycielem i prezesem Brand24. To kolejna niesamowita rozmowa, bo Brand24 jest firmą, w której wielu chce pracować, podobno ma niesamowitą atmosferę, a formalnie nie ma tam nawet jednej osoby odpowiedzialnej za obszar personalny. W tej rozmowie Michał dzieli się swoim podejściem do obszaru HR, tym jak podchodzą do obszaru personalnego, nie mając osoby za niego odpowiedzialnej. Mówi o tym, jakie błędy sam popełnił, ale też jak podeszli z perspektywy pracowniczej do sytuacji, kiedy nagle ich biznes skurczy się prawie o połowę. Nie będę jednak więcej spoilerował, po prostu posłuchaj. A potem zapisz się do newslettera na www.herespresso.pl i zasubskrybuj Herespresso na Spotify lub Apple Podcasts. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do posłuchania. Michał, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do HR Pressa. Cześć, siema wszystkim, witam. Powiedz proszę wszystkim na sam początek, tradycyjnie, kim jesteś, czym się zajmujesz? Jestem założycielem Brand24, od 10 lat zajmuję się rozwojem firmy, która zajmuje się monitorowaniem internetu. Mamy własne narzędzie sprzedawane w modelu subskrypcyjnym na całym świecie, tysiące klientów, 120 krajów. No i to jest to, czym zajmuję się w zasadzie na co dzień od 10 lat. 10 lat, piękna, okrągła data, ale związane z tym mnóstwo historii. A powiedz, bo ja tak się zastanawiałem, wy jesteście bardziej, patrzycie na siebie jako na firmę technologiczną czy na firmę marketingową, czy to nie ma znaczenia, po prostu jesteście brand24? Wiesz co, nie, bardziej firma software'owa bym postrzegał siebie niż taka... Typowo marketingowe, choć teraz wdrażamy różnego typu usługi wynikające z monitoringu, wynikające z danych, które, które posiadamy, i to troszeczkę się może zmieniać. Okej. Okay. A ile osób aktualnie jest na pokładzie, bo 10 lat sporo czasu minęło? Około 70, więc to nadal nieduża firma. Nieduża firma, ale zasięg całkiem, całkiem spory, bo klienci chyba z całego świata, jeśli dobrze kojarzę. Mhm. Tak jest. 120 krajów, 3855 czy coś takiego. No, to do, bardzo dokładne dane w takim razie. Ostatnio, ostatnio widziałem, że na LinkedInie napisałeś, że jesteś dumny z Brand 24, mhm. że trochę ludzie ci to zarzucają, że, że taka tęcza i że wszystko dobrze. Powiedz, tak jest. Z, czego jesteś, z czego jesteś najbardziej dumny? Wiesz co, no z, tych, z tego globalnego biznesu, z tego, że mamy tysiące klientów, jak już do znudzenia powtarzam, ale też z tego, że udało się do tego dojść, myślę, bardzo przyzwoitą drogą, drogą, w ramach której zbudowaliśmy sporo fajnych relacji z ludźmi, którzy współtworzą ten biznes, czy współtworzyli na różnych etapach. Więc... To jest gdzieś też fajne, że udało się zbudować pewną organizację, która pewnie raczej ma dobre recenzje na temat tego, w jaki sposób um, się z nią współpracuje, czy w jaki sposób podchodzi, czy do załogi, czy do. Nawet klienta. Przed nagraniem, przed wciśnięciem rekord powiedziałeś, że nie macie zasadniczo osoby, która full-time tak. zajmuje się obszarem personalnym. To jak w takim razie wy to robicie, że te dobre, um, dobre relacje, dobre historie z ludźmi udaje się bezproblemowo, czy może nie bezproblemowo, ale jednak utrzymać? Na pewno jest to duża zasługa tych osób, które. Part-time, że tak powiem, zajmują się tymi sprawami, bo mamy piotrka, który jest scrum Masterem w kilku zespołach, także marketingowym i który robi no, różne, czy jakby wdraża różne procesy, które pomagają w takim powiedzmy komunikacji, ale też w zachowaniu pewnej kultury, pewnego. Powiedzmy, dobrej atmosfery, takie jak retra i tak dalej. I co, co ciekawe, u nas, tak jak mówię, Scrum też, czy przynajmniej Scrum Master, pracuje także z zespołem marketingowym, który niekoniecznie pracuje w sprintach, więc to jest jedna rzecz. Oczywiście też Magda, która znowu nie na pełny etat, ale pomaga bardziej z takimi rzeczami związanymi z twardym HR-em, ale też trochę takimi bardziej miękkimi, jak na przykład ostatnio zrobiliśmy ankietę, taki trochę wewnętrzny NPS, na ile byś polecił firmę gdzieś dalej. Zebraliśmy bardzo dużo takich, powiedzmy bardzo ciekawych informacji na temat tego, za co ludzie najbardziej lubią firmę, za co, za, jakby co jest do poprawy, mhm. więc też jakby dużo tego typu wsparcia, natomiast tematy hr są pewnie istotnie rozłożone pomiędzy kilka osób z C-levelu, jest nas powiedzmy czwórka, piątka, czwórka, czwórka bym powiedział, czwórka ludzi w C-levelu, którzy, y, którzy <laughs> po trochu tematami HR-owymi się również parają każdy w swojej dywizji, y, ale też trochę ogólnofirmowo, czyli Town hall, bierze na siebie trochę sea level, ale mhm. też jakby dużo mamy takich rozkminek i rozmów na temat tego, jak wybrany problem rozwiązać i, 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 i często właśnie rozmawiamy na temat gdzieś tam jakichś wyzwań związanych z kapitałem ludzkim, z r, trudną rekrutacją w tej chwili. Szczególnie w kontekście stanowisk programistycznych, jakiejś retencji, więc nie jest to za bardzo sprofesjonalizowane. Mhm. Dlatego, jak rozmawialiśmy sobie na Instagramie, na którym zagadałeś z, w, w temacie umówienia się na rozmowę, powiedziałem, mhm. że chyba nie jesteśmy najlepszym przykładem na to, bo wydaje mi się, że jakby mamy to mocno nieprofesjonal, niesprofesjonalizowane, czyli nie ma dedykowanej osoby, która tworzyłaby coś mhm. takiego, jak, nie wiem, culture book albo. Dla której w zasadzie głównym wskaźnikiem wewnątrz firmy byłby ten NPS wśród załogi, jakby tego typu rzeczy, więc jest trochę, trochę te obowiązki rozkładają się na wiele osób, a co, co jest też jakby ma dużą wadę w postaci tego, że tak naprawdę nikt nie jest odpowiedzialny poza oczywiście zarządem, który jest odpowiedzialny za wszystko. Tak sobie myślałem, że to może, że, że może nie jesteśmy najlepszym przykładem, ale jakby na razie pewnie. Ze względu na to, że jesteśmy też niewielką organizacją i dość o, o, o takiej dość płaskiej strukturze, gdzie staramy się w miarę nieźle znać ludzi, którzy gdzieś tam pracują w okopach i też pracować z nimi w okopach, to, to, to gdzieś udaje się to prowadzić w sposób, który daje dość wysokie współczynniki polecenia mhm. firmy, dość niską retencję, więc czy, czy do, wysoką retencję, dobrą retencję, mówiąc inaczej. No, i tak to działa. Mhm. Wiesz, to ja mam wrażenie, że to jest taki um, punkt wspólny, to zaangażowanie właśnie C-levelu w obszar personalny w, wśród dobrych firm. Ostatnio rozmawiałem z Maciejem Hermanem z Wedla, więc zupełnie inna organizacja, produkcyjna, duża, ponad tysiąc osób z mhm. ogromnymi tradycjami ponad stuletnimi. I tam też Maciej wspominał o tym, że te, to zaangażowanie jego i osób z zarządu i rozmowy na tematy personalne są kluczowe. Ja myślę, że to jest jeden z bardzo istotnych punktów, bo nie da się wyoutsourcować, nie da się wydelegować w 100% odpowiedzialności za. Kulturę organizacyjną na jakąkolwiek jedną osobę. Za to odpowiadają po prostu, po prostu wszyscy. Nawet mhm. jeżeli nie jest to robione, tak jak ty powiedziałeś, profesjonalnie, mimo wszystko jakoś osiągacie te wyniki. Ostatnio... No wiesz, można, mo można generować dobre wyniki, będąc bezduszną organizacją, która ludzi ma za nikogo. tak? Więc akurat dowożenie wyników, a kultura nie wiem do końca, czy jest tak powiązane. Pewnie są firmy, w których może być bardzo związane i zależne od siebie, natomiast są biznesy, w których wiesz, wyzysk, że tak powiem i ciemiężenie pracownika jest wpisane w jakoś w pewnym sensie w strategię nieformalną. Jasne, ja myślałem nawet w tej chwili, kiedy to mówiłem akurat, to myślałem o wynikach takich właśnie personalnych, bo przeglądałem właśnie ostatnio LinkedIna twojego i brandowego i niedawno dołączył do Was Chief of Insights, który napisał, że o, o pracy w Brand24, to marzył od studiów, bo, bo się firmie przyglądał. Więc, jakby mm -hmm. stworzenie kultury i takiej marki, do której ludzie chcą dążyć przez lata i, i w końcu dołączają i się tym chwalą, to nie jest przypadkowe. I nawet jeżeli to nie jest w 100% zgodne z książkami, to może nawet lepiej, bo dzięki temu właśnie się to udaje uzyskać. Tak, tak, tak. No to, to, to jest właśnie coś, z czego chyba jestem najbardziej dumny, że udaje się dowozić te wyniki mimo jakby tego ludzkiego podejścia, powiedzmy. To bardzo dobrze. To właśnie to ludzkie podejście czasami myślę, że. W wielu organizacjach może być tym czynnikiem, który jednak pomaga, zdecydowanie pomaga w dowożeniu, w dowożeniu wyników i to nie musi koniecznie stać w opozycji. Mhm. Ale wiem też, że jeśli chodzi o wyniki, to nie zawsze było tak różowo. Mieliście dosyć niedawno historię, która, no, przez którą niektórzy wieszczyli koniec Brand. 24. Możesz tak. powiedzieć coś więcej na ten temat? O, już trochę, już po raz 382 muszę to powtarzać, ale no byliśmy zablokowani przez Facebooka. Oni podejrzewali, że pokazujemy wewnątrz naszej aplikacji dane, które, których nie powinniśmy pokazywać w sensie tam jakieś publiczne awatary profilów z Instagrama. Tam jest bardzo, takie powiedziałbym. Trudne do zrozumienia rozdzielenie między pro, różnymi profilami, i oni twierdzili, czy jakby ktoś im po, powiedział, mm -hmm. że my pokazujemy profile, których nie powinniśmy, musieliśmy zostać poddani sześciomiesięcznym audytowi. Na czas tego audytu byliśmy zablokowani wszędzie: nasze prywatne, czy jakby personalne profile, firmowe profile, wszystko. Po sześciu miesiącach okazało się, że um, jakby nic się nie stało, <laughs> z perspektywy Facebooka przynajmniej. I zostaliśmy odblokowani, przywrócono nam wszelkie możliwe dostępy. Natomiast przez ten czas, powiedzmy, przychody zmalały bodajże o 1 trzecią, nie może mniej trochę, może trochę mniej. Musieliśmy ściąć koszty o 40%, bo nagle no, straciliśmy dużą część klientów. Musieliśmy zwolnić 20 osób, które nic złego nie zrobiły natomiast po prostu nie było nas stać na ich zatrudnienie mhm. przez pewien czas musieliśmy wziąć kredyt w banku, żeby to jakoś przetrwać, podnieść jeszcze dodatkowo kasę na giełdzie, żeby to przetrwać, znaczy przetrwać może nie, żeby to przetrwać, ale żebyśmy nie musieli ścinać kosztów o 60 czy 70%, mhm. a tylko o 40, no i to trwało kilka miesięcy odzyskaliśmy potem ten dostęp no i w w zasadzie to nas cofnęło o pewnie z półtora roku. W tym roku zrobimy pewnie około 15 milionów przychodu w ujęciu rocznym, czyli tyle, co zrobiliśmy w 2019 roku, czyli tak jakby dopiero teraz mhm. znowu wyjdziemy z tego z tego po prostu syfu, w który, w który nas to cała sytuacja wpędziła. No i to był, jakby się pewnie domyślasz, niewesoły, niewesoły czas z wielu względów. Przede wszystkim niewesoły dla załogi, która no, byliśmy, wiadomo nic tak się nie sprzedaje jak porażka mhm. gdzieś tam popularnego biznesu ponieważ byliśmy gdzieś tam wcześniej popularni, to, to to był główny temat pewnie kuluarowych rozmów, ale też publikacji wszelkiej maści, więc te publikacje z kolei po, pociągały odejścia kolejnych klientów ale też presję na załodze, bo tam do ludzi dzwoniły babcie, ciocie Wójki, którzy się pytali, co tam się dzieje w biznesie. No i to był bardzo, bardzo trudny czas, gdzie w zasadzie każdy kolejny miesiąc pokazywał, że jednak nie dotknęliśmy jeszcze dna, tylko to, to dno jest głębiej. To było mocno demotywujące, ciężko było nie popaść w jakąś depresję i tak dalej. Także. No ale szczęśliwie, co cię nie zabije, to cię wzmocni w tej chwili. Myślę, że mamy doświadczenia, które, które są bardzo unikalne powiedziałbym mm -hmm. na polskim rynku i one nam w tej chwili pomagają ten biznes rozwijać dalej. Ja bym chciał, żebyśmy trochę skupili się na tym obszarze ludzkim właśnie tej całej sytuacji, mm -hmm. bo biznesowo, tak jak mówisz, też o tym opowiadałeś, nie chcę tutaj w to się bardziej zagłębiać. Natomiast mówisz, że to było trudne dla załogi, trudne na pewno było dla was. Jak w takim razie wy jako zarząd, jako ten C-level, działaliście i co robiliście, aby utrzymać morale na jak najwyższym poziomie mimo wszystko i żeby te osoby, które miały zostać Dalej chciały pracować. Kluczem tutaj było zadbanie o tych, którzy odchodzą, choć nie wiem, czy oni to tak odbierali. Myślę, że wielu wiele z tych osób, może, może niewiele, ale są w. W tym gronie osoby, które nadal mają do nas żal, że, 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 że się z nimi rozstaliśmy nie? i że, no bo nic złego nie zrobiły, mm -hmm. bo to, to była taka trudna sytuacja, w której, no tak jak mówię, nie, jakby mm -hmm. nie rozstawaliśmy się dlatego, że ktoś nie dowozi, dlatego, że ktoś coś zrąbał, tylko dlatego, że po prostu firma, firma, nagle, mu, firma no, nagle nie stać po prostu i nagle musi ciąć koszta drastycznie. Natomiast staraliśmy się robić to w sposób, w który jest. Yy, ludzki i w zasadzie każdej z tych osób daliśmy jakby praktycznie nieograniczony czas na znalezienie nowych wyzwań. Na ten czas my będziemy suplementować, znaczy suplementować po prostu jakby zatrudniać, żeby nie mieli suchych miesięcy. Mhm. Nie chcieliśmy nikogo tam zostawić tak, żeby miał problemy ze spłatą raty kredytu hipotecznego, mhm. bo, bo ma gdzieś tam jeszcze, no, nowa praca jeszcze się nie wydarzyła, a, a ze starej już musiał czy musiała odejść. Um, więc jakby wydaje mi się, że to zrobiliśmy całkiem nieźle, choć to jakby odbiło się na firmie i na nas, no bo musieliśmy wziąć kredyt w banku mhm. i tak dalej. I to jakby, wiesz, wzięcie kredytu na kilka milionów złotych w biznesie, w którym który, który ma kilkanaście milionów złotych, to, to jakby nie jest jakoś, nie wydaje się jakimś dramatem, ale no jednak, wiesz, biorąc pod uwagę, że my jako zarząd odpowiadamy personalnie, szczególnie mhm. będąc spółką giełdową, no to jest to duża presja i duży stres, co to będzie i czy nie zostaniesz z jakim, w jakimś hiper dziwnym scenariuszu, czy nie zostaniesz tym kredytem na, na, na swojej tylko głowie. No ale jakby nie chcę teraz z siebie robić tutaj ofiary, bo tutaj pra, jakby prawdziwymi ofiarami w tym, w tym, to byli ci ludzie, którzy tak jak mhm. mówię, nic złego nie zrobili, a musieliśmy się z nimi rozstać no, i to ich najbardziej po prostu w tej sytuacji żal, no ale mówię, wydaje mi się, że, że to w jakiś sposób zadbaliśmy o tych, co odchodzą, było bardzo dobrym sygnałem dla tych, którzy zostają mhm. I, i, i to, że komunikacją, że więcej czasu poświęcaliśmy na komunikację i rozmowy z tymi, którzy odchodzą niż z tymi, którzy zostają, było dobrym ruchem. A jeśli chodzi, bo powiedziałeś, że 20 osób musiało odejść, wróciliście do tego samego poziomu zatrudnienia co wcześniej, czy, czy, tak, czy jeszcze teraz nie? teraz już jesteśmy mniej więcej na tym, na tym poziomie, choć mamy, choć na dużo niższych kosztach, mhm. więc jakby trochę inaczej to poukładaliśmy przy drugim podejściu można powiedzieć, natomiast no tak, pod względem tam liczby klientów to już jesteśmy dalej niż byliśmy przed, przed tą blokadą Facebooka. A ktoś wrócił z tych osób, które wtedy doszły, czy, tak, czy nie? Tak, tak, wróciło kilka osób. Okay. I to jest, no to, to też, też jest myślę, właśnie... dobry znak. Tak, tak, tak. No to jest dla mnie taka jakby personalna metryka tego, że, 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 że gdzieś tam się ten kryzys. Choć, choć są jeszcze osoby, które chciałbym, żeby wróciły do naszej organizacji. <gryzys> Okej, okay, No to tego Ci życzę. A co do rekrutacji, co do przyjmowania osób. Jesteś jedną z, jednym z tych fonderów, jednym z tych um, osób zarządzających organizacją, która bardzo mocno się angażuje w rekrutację, bo co jakiś czas widać u Ciebie na, na LinkedInie, że odpalacie rekrutację i Ty wprost o tym piszesz, mówisz kogo szukacie, dlaczego szukacie mhm. i się faktycznie w tym w to angażujesz. Skąd pomysł, żeby aż tak mocno się w to zaangażować, bo niewiele osób aż tak bardzo to robi. Wiesz co, z jednej strony ja lubię takie rzeczy robić, bo to też pokazuje, że firma się rozwija. To jest jakby kolejna dobra wiadomość, którą ja się lubię dzielić po prostu. Ja się lubię bardzo dzielić do dobrymi wiadomościami, bo jak rozmawialiśmy w kontekście tego wpisu na LinkedIn, jestem po prostu dumny z, tego, mhm. z tej firmy. Natomiast jakby kluczem jest pewnie skuteczność tych, tych, tych działań. Jakby mam, mhm. mam dość dużo dotarcia i na Linkedinie, i na Facebooku. I staramy się po prostu wykorzystywać je do wspierania różnych procesów wewnątrz naszej organizacji. Znaczy, no bo ciebie personalnie obserwuję chyba około 50 tysięcy osób na, na LinkedInie, co mhm. dla LinkedIna jest bardzo, bardzo dużym wynikiem, zwłaszcza w Polsce. Zresztą sam Brand24 też ma bardzo dobry wynik obserwujących, bo profile. Staramy się. Firmowe, tak, no słuchaj, to, 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 to trzeba powiedzieć, bo profile firmowe zdecydowanie gorzej, gorzej idą. A mimo, mimo tego, że jesteście względnie niewielką firmą, i tak jak mówisz, nie macie osoby, która się zajmuje obszarem personalnym, czy player brandingiem, ale po prostu robicie, robicie to wszyscy. A powiedz, jeżeli, jeżeli kiedyś, a może inaczej, czy widzisz gdzieś przyszłość, w której pojawia się osoba, która jest właśnie odpowiedzialna za te obszary full time? Jak najbardziej, jak najbardziej. My takie osoby potrzebujemy, w szczególności um, do employer brandingu. Tak? Jakby, ja, ja pewnie dużo robię employer brandingu, choćby tym podcastem. Mam nadzieję, mm. że, że, że gdzieś tam ktoś usłyszy, kto, kto poczuje chęć pracy z brand 24 okay. w przyszłości. Natomiast jakby kluczem jest pewnie to, żeby mieć osobę odpowiedzialną za to, bo, bo w tej chwili robimy różne osoby wewnątrz organizacji, robią te rzeczy z doskoku. A tak jak mówię, w optymalnym modelu jest ktoś, kto po prostu za to odpowiada, wiesz, budzi się i chodzi spać z myślą o tym, jak popchnąć te tematy do przodu. Więc jak najbardziej będziemy mieli na pewno kogoś dedykowanego pod tym względem w przyszłości. Mhm. A jakie pierwsze wyzwania byś takiej osobie wystawił? Pierwsze wyzwanie to pewnie, żeby pokazać trochę kuli pracy w Brand 24. Przez, przez długi czas pokazywaliśmy to trochę na naszym Instagramie, w tej chwili, a przez ostatnie dwa lata to, to trochę, właśnie przez to cięcie kosztów, podupadło. Wydaje mi się, że też jest dużo takich małych rzeczy, i, albo rzeczy, które robimy, ale nie robimy je nieregularnie typu, właśnie ankiety, czy, czy mhm. jakby śledzenie tego wewnętrznego NPS-u. I, czy, czy wdrażanie takich narzędzi jak jak Vibe na slaku, jakby najróżniejszych mechanizmów, dzięki którym szczególnie w dzisiejszych czasach firma poczuje się bardziej zintegrowana i, i bardziej jak, jak jedność, nie? Mhm. jakby dzisiaj jest u nas w biurze może z 7 osób z 70, oczywiście mamy też biura w innych miastach, tam w Gdańsku i w Warszawie, natomiast generalnie jest dużo mniej ludzi w biurze niż było 3 lata temu z oczywistych przyczyn no i pojawia się dużo wyzwań na temat tego, żeby integrować tych ludzi, żeby poprawiać przepływ komunikacji, żeby ludzie czuli się częścią tej organizacji, a nie tylko gdzieś tam kontraktorami pracującymi dla Brand24. Także jest jakby dużo, dużo takich zadań. Z którymi pewnie od razu taka osoba mogłaby się zająć, no ale oczywiście zawsze wraca temat jakiejś tam kasy i, mm. i tego, że jakby mimo tego, jak ważny jest kapitał ludzki, mimo tego, jak ważne są procesy rekrutacyjne, to jakby na razie też ma, mamy gdzieś tam inne wyzwania, jeśli chodzi o, o wydatki. Przede wszystkim produkt, chcemy więcej, jeszcze więcej inwestować w produkt i kolejne nowe produkty. Tego typu rzeczy. Choć wydaje mi się, że też na tle innych firm wcale nie tak mało inwestujemy w, w ludzi i w załogę. Ja ze swojej strony i ze swojej perspektywy powiem tylko, że ROI z inwestycje w osobę zajmującą się obszarem personalnym zdecydowanie może być dodatni, natomiast faktycznie, faktycznie jest to ciężko, ciężko policzyć i często jest tak, że to się zwraca dopiero po jakimś czasie, bo to nie jest krótko, krótkoterminowa inwestycja i nie jest też tak łatwo policzalna. Natomiast, natomiast doskonale, doskonale rozumiem, są rzeczy czasami Pierwszej potrzeby, tym bardziej, jeżeli wy sami to jesteście w stanie adresować jako, jako zarząd. Wspomniałeś, 7 osób z 70. Macie, macie jakąś politykę, jeśli chodzi o pracę zdalną, pracę z biura? Jak to u Was wygląda? Jesteśmy remote first, bym powiedział. Tak korpogwarą. Mm -hmm. <laughs> Jakby jesteśmy bardziej zorientowani na cele, ludzie mogą pracować. Z Teneryfy, Wrocławia, czy skądkolwiek im wygodnie, jeśli gdzieś tam realizują te cele, na które się wspólnie umówiliśmy, Więc um, oczywiście jest biuro i staramy się dokładać starań, żeby ludziom w biurze pracowało się dobrze, ale i, i jakby chcieli do niego przychodzić. Natomiast nie ma na to jakiegoś gigantycznego ciśnienia, nie ma mhm. jakichś obowiązków, nie wiem, jednego dnia w biurze w tygodniu. Okay. Czyli jakby ktoś może pracować w 100% remote. Zresztą my do tego byliśmy też przygotowani już wcześniej, bo jakby historycznie ponieważ byliśmy spółką, która ma bardzo płytkie miała bardzo płytkie kieszenie i gdzieś tam zawsze finansowała się z, bardziej ze sprzedaży od klientów niż z zewnętrznej kasy, jakby na tle wszystkich wydatków, które ponieśliśmy przez te 10 lat to mniej niż 10% kasy to była kasa od inwestorów mhm. całe pozostałe 90% to była kasa po prostu od klientów ze sprzedaży więc można powiedzieć, że w dominującym stopniu jesteśmy biznesem, który się autofinansuje od zawsze. No i typowo takie biznesy trochę mają płytsze kieszenie, a, a płytsze kieszenie sprawiają, że gdzieś tam różnego typu talentów szukaliśmy tam, gdzie one były dostępne, a niekoniecznie we Wrocławiu zawsze. Dlatego jakby nawet przed pandemią mieliśmy ludzi w wielu różnych miastach i jakby byliśmy do tej pracy zdalnej, jakby bardzo mocno przygotowani, więc ta pandemia. Z perspektywy pracy zdalnej nie wywróciła rzeczy do góry nogami totalnie w brand 24, choć oczywiście pojawiły się u osie garść nowych wyzwań jak integracja, jak to, że tam ludzie mogą wpadać w depresję, jeśli mieszkają gdzieś tam sami albo mhm. w 50 metrach z dzieciakami mhm. i przez, przez rok. Wiadomo, tak w każdym innym. A powiedz, bo, bo wspomniałeś, że szukacie, szuka, szukacie talentów w różnych miejscach. No, co robicie, żeby, żeby te talenty znaleźć? Bo, tak jak powiedzieliśmy, to dzisiaj jest szczególnie dużo wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą część technologiczną. A jednak w miarę chyba nieźle Wam się udaje przyciągać te osoby. Tak, no, wydaje mi się, że to też trochę jest pochodna tego employer brandingu mm. i tego, że. Mm, znaczy, my tego nawet nie nazywamy employer brandingiem, tylko po prostu pokazujemy trochę tych kulis branda. Myślę, że to też jest gdzieś tam trochę. Mam nadzieję przynajmniej pochodno tych, tych podcastów, które ja gdzieś tam sam tworzę, mm -hmm. czy jakichś materiałów na YouTubie i tak dalej, jakby pokazywania, że brand jest też miejscem, w którym można się dużo nauczyć, jest się od kogo uczyć, to jest myślę duża, duża wartość, myślę, że wielu ludzi postrzega branda trochę jako trampolinę do, do dalszej kariery, co jest też problemem, bo jakby ludzie czasami mogą postrzegać brandę na zasadzie tutaj złapię super kompetencje na przykład w marketingu mogę złapać super zajebiste kompetencje analityczne, dobrze rozkminić analitykę lajka poznać narzędzia hot jary, hip analytics, i tak dalej i tak dalej, a potem pójdę i będę mogę zostać CMO w, mhm. w mojej kolejnej pracy, więc i tak też się czasami dzieje, więc myślę, że to jest pewnie gdzieś tam duża wartość. Jakby to, że gdzieś tam jesteśmy obecni na różnego typu konferencjach, w wielu prezentacjach, jako podawanie jako gdzieś tam use casey okay. w mniejszym lub większym stopniu, to też pewnie bardzo pomaga. A jak w takim razie, co, co robicie, żeby te osoby jednak utrzymać? Bo tak jak mówisz, może przestrzeganie. <laughs> Bron... <laughs> nie, no, oczywiście. Ale już wyszliście z biury, więc to nie działa. No, to no, jakby nie ma takiej pewnie jednej rzeczy, którą bym mógł wskazać jako taki złoty środek zatrzymywania ludzi wewnątrz organizacji. Jakby wydaje mi się, że właśnie to ludzkie podejście do, do, do załogi i to, że mam nadzieję, nikt tu się nie czuje jako pracownik-szef. Um, no, i, mhm. i, i że, że nie ma takiej sytuacji, że szef przychodzi na spotkanie i mówi: to, 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 to to i to trzeba zrobić, i dajcie mi znać, jak będzie gotowe. Tylko bardziej kultywujemy w sobie funkcję liderów niż szefów, jakby tak jak na tym kultowym obrazku z ciągnięciem kamienia w, w, w starożytnym mhm. Egipcie. Więc to, to jest pewnie jakieś tam podejście, jakby. Poza tym, generalnie, jak, 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 jak myślę, zarząd jest blisko ludzi, jest taka płaska struktura, to jest to typ organizacji, w której po prostu chce się działać, bo też może czasami ludzie czują, że po prostu mogą mieć wpływ na to, co się, co się z nią dzieje. Może jakby nie ma jakichś barier drastycznych między nami a, a osobą, która nie wiem, dopiero zaczęła pracę. Często nawet postrzegamy ludzi, którzy dopiero zaczęli pracę jako najcenniejsze źródło wiedzy na temat nie tylko, tego, co się dzieje w organizacji, ale też samego produktu, bo często są to ludzie, którzy nie są w cudzysłowie umoczeni robieniem od 10 lat monitoringu mediów, a tym samym mogą czasami wprowadzić mhm. pewien powiew w świeżości. Co jeszcze? No, wiadomo, tam jakieś podstawowe benefity typu multisport, czy, czy coś takiego, to, to myślę, że w wielu organizacjach to. Jest postrzegany jako absolutny standard, a nie, a nie żeby się tym gdzieś tam reklamować, że my to dajemy, mhm. bo te benefity w tej chwili przybierają już gigantyczny postać. Zresztą, nawet lata temu, to pamiętam, zawsze wszyscy się erali tym, że w Google można za darmo jeść, czy, 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 czy coś takiego, zresztą pewnie do dziś się erają. Więc jakby w tych aspektach pewnie nie wygramy. Więc. Um, o, pewnie jakbym miał wskazać taką jedną bardzo istotną rzecz, to od początku, jak ludzie dołączają do nas, to powtarzamy bardzo często, że lepiej prosić o, o przebaczenie niż pozwolenie. I, I to jest jakby u nas jednym z pewnie takich motto organizacji, i, i myślę, że to też ludziom daje. To sprawia, że jest, że, że jest relatywnie niska retencja wewnątrz firmy, bo po prostu ludzie czują, że mają wolność do tego, żeby wdrażać swoje pomysły. Jakby. Bardzo rzadko się dzieje, że nie wiem, mhm. na przykład w marketingu ktoś przychodzi z pomysłem i, i, i ja mówię nie. Tylko raczej mówię super, przetestujmy, zobaczmy, jakie będą rezultaty. Bo cały czas jest to pewnego rodzaju poligon, cały czas szukamy pewnego rodzaju optymalizacji czy nowych źródeł ruchu, nowych kanałów. Także to jest też pewnie gdzieś tam fajne. To, że, 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 że można wpłynąć na tą organizację, to, że a, można. A, Uczyć się nowych technologii, można robić coś, co bardzo mało firm na świecie robi, no, tego typu rzeczy. Mm -hmm. A z, wspomniałeś m, to przyzwolenie na, na, na błędy. Powiedz, jakie błędy m, w obszarze personalnym o, e, pojawiły się w ciągu tych Panie, 10 lat? Ile mamy czasu? z perspektywy? Co, co, co najwięcej, najbardziej dużo było? To ja mogę pewnie najbardziej mówić o swoich. Te największe. Błęda, gdzieś tam. Sea levelu. Mm -hmm. To pierwsze, bym powiedział, że duży chaos w, w procesach. To, że tak jak wspomniałem, nie ma odpo osoby odpowiedzialnej za te procesy wewnątrz organizacji, za niektóre procesy wewnątrz organizacji. Niektóre, żeby było jasne, bo to brzmi jakby był totalny chaos, ale nie, ale jakby chodzi mm -hmm. o. Townhall, chodzi o you know, takie wiesz, rzeczy o typu retrospekcje, które od niedawna też mają właśnie swojego no, projekt managera, bym powiedział, no to, to historycznie to gdzieś tam kulało, nie? że potrafiliśmy przejść przez 8 miesięcy działa, działania firmy i nie było townhalla, więc ludzie nie do końca wiedzieli, co się w firmie dzieje, czy idzie dobrze, czy idzie źle podobne błędy popełniam na niższym levelu, ponieważ mam niestety w organizacji wiele czapek jednocześnie, bo jestem jakby prezesem, więc odpowiadam gdzieś tam od tematów strategicznych, poprzez komunikację z giełdą, po po prostu zarządzanie firmą, i dużo takich obowiązków też biurokratycznych z tym związanych, po mhm. tematy, jakby po rolę szefa marketingu, tak, czy szefa produktu, więc mam kilka kapeluszy, i przez to miewam okresy, w których, w, których, w których po prostu jestem trochę nieobecnym ojcem. I pewnie szczególnie w marketingu przez pewien czas było to bolesne dla ludzi, parę lat temu, gdzie jakby może trochę bardziej zachłysnąłem się tematami produktowymi czy sprzedażowymi, w których też trochę gdzieś tam pomagam. I w mniejszym stopniu doglądałem tego marketingu. Rzadsze były one-on-one, -on -one, których jakby wiemy, że ludzie potrzebują. I zresztą ja ich też potrzebuję, jak się okazuje, bardziej niż mi się zdawało. Także tego typu dość podstawowe błędy, które nie wynikały jednak z braku chęci, a ile z braku czasu, czy tam niedojrzałości po prostu organizacji. Także ja też jestem typem człowieka, który. Jakby bardzo zadaniowo lubi podchodzić do rozwiązywania problemów, i jak jest problem, to po prostu działam. Jak nie ma problemu, to jestem tam, gdzie jest problem. I, yy, i wiesz, jak hmm. na przykład marketing idzie dobrze, to z natury więcej czasu poświęcam na segmenty firmy, w których idzie mniej dobrze albo źle, yy, i staram się tam gdzieś tam pomóc. Więc to, to, to jest gdzieś tam duży, hmm. duży, duży, historycznie był duży błąd czy problem. Ja, ja mam też taki. Problem wynikający z tego, że jestem trochę antyfanem spotkań. Albo yy, brzmi kontrowersyjnie, okay. ale chodzi o to, że jakby lubię bardzo zwinne spotkania, których jest mało i które są robione często w modelu gdzieś tam asynchronicznym. Czyli jakby strasznie mm -hmm. się boję dnia, w którym będę miał już cały tydzień poukładany tak, że w zasadzie. Żadnego spotkania nie będę mógł przesunąć, bo wszystko będę miał z góry zaplanowane. Wydaje mi się, że wtedy to będzie moment, w którym po prostu trzeba poszukać nowego prezesa, czy coś takiego, bo, 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 bo ja nie będę miał pewnej przestrzeni, którą potrzebuję na poszukiwanie nowych pomysłów, nowych ścieżek, nowych kanałów rozwoju tego biznesu. I dlatego strasznie boję się spotkań. Bo też jakby pracowałem w różnych organizacjach, w których widziałem, jakby, że te spotkania bardzo mało wnosiły i że te spotkania jakby nie do końca dawały wartość w postaci przepływu informacji między ludźmi, którzy na co dzień nie rozmawiają ze sobą, a, ale były bardziej gdzieś tam taką prokrastynacją, gdzie w zasadzie spotykamy się, ale nie za bardzo coś z tego wynika. Nie ma na koniec Action Pointów, a kosztują te spotkania, kupę kasy, bo wiesz, ja, ja do dziś, jak, so, jak jest spotkanie, to przeliczam sobie to spotkanie na koszt tego spotkania, przeliczam sobie na to, ile musimy sprzedać abonamentów, żeby to spotkanie zarobiło na siebie. Mhm. Nie? Jak mam tam, wiesz, 10 osób na spotkaniu. I sobie wyliczam średnią stawkę godzinową i wychodzi mi ile to spotkanie w kosztowało, ile abonamentów muszę sobie musimy sprzedać, żeby choćby na to spotkanie zarobić. No to czasami jest masakra. I, no i staram się pilnować, żeby tego nie, było, tego nie było za dużo, ale postrzegam to też jako swój problem, bo zacząłem od tego, że, że, że jest to trochę mój problem, bo jest, bo mogę momentami przesadzać w tym względzie. Jestem takim właśnie. Znaczy, jakby moim generalnie dużym problemem jest to, że ja wyrost, wyrastam z, z, ze startupowca, który siłą rzeczy musiał być z Osią Samosią, która w duży, dużo rzeczy robi samodzielnie czyli grafikę, produkt, marketing, sprzedaż. Jakby wszystko mogę zrobić w startupie, generalnie, może poza tam programowaniem backendowym tego nie zrobię, ale wszystko inne to jestem w stanie zrobić sam. I, i co nie, niekoniecznie dobrze, ale i przez to do dziś mam trochę problemy z tym, że dla mnie to jest takie naturalne, że coś przegadamy i siadamy i działamy, nie? że jakby mam wszystko, co, jakby nawet sam mam wszystko, czego potrzeba, żeby coś dowieść do, do końca i jakby nie do końca czasami Dobrze wpisuje się w sytuacje, w których są ludzie, którzy jakby nie mogą wszystkiego zrobić samemu, tylko potrzebują jakichś dodatkowych zasobów wewnątrz albo ze, na zewnątrz organizacji. No i to jest trochę problem, że po prostu czasami niepotrzebnie ludzi mierzę swoją miarką i gdzieś tam staram się przyrównywać, że ja bym to zrobił już 10 razy, albo ja bym to zrobił i tak dalej. Bo... I to nie, nie w tym sensie, że to ja jestem taki wspaniały, bo jakby trzeba też pamiętać, że ktoś, kto jest. Kto jest od wszystkiego, jest od niczego, tak naprawdę, i jakby nie można się wyspecjalizować, nie można być. Są plusy posiadania szerokich kompetencji, ale jest też dużo minusów, których trzeba być świadomym, i jakby cały czas muszę sobie o tym przypominać. Powiedz, ostatnio na, gdzieś tam w social mediach pojawia się dyskusja na temat etosu pracy. Ty wspomniałeś o tym, że wyrastasz ze startupowca, który robił wszystko i po prostu działał. Pojawia się teraz dyskusja o tym, ile powinno się pracować. Czy, czy powinno być tak, że 70-godzinny tydzień pracy jest ok, czy, 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 w, czy, czy w żadnym wypadku nie? Oczywiście pojawiają się głosy y, głównie broniące tego 40-godzinnego, ale z drugiej strony są tam osoby, które jednak. Mimo wszystko, chyba, chyba ten taki etykę, hustle, hustle, cały czas praca pochwalają. Jak to, jak to jest u Ciebie i jak Ty do tego podchodzisz w Brand 24? Dobre pytanie. Jest to totalnie kwestia indywidualna, wynikająca z preferencji wybranej osoby i gdzieś tam balansu między tym, co, co chcą osiągnąć, w, w którym. Obszarze, tak naprawdę. To znaczy, jest to dla mnie absolutnie normalne, jeśli ktoś chce pracować 40 godzin tygodniowo, powyżej tego po prostu się nie angażuje, bo, bo, bo ma inne priorytety w życiu, woli spędzić czas z rodziną, dzieciakami, cokolwiek, turbo to szanuję. Mhm. Natomiast też nie mam nic do ludzi, którzy zapierdalają po 80 godzin tygodniowo, bo po prostu no z różnych powodów, bo albo chcą czegoś więcej od pracy, albo walczą po prostu o coś więcej. Ja jakby obie to co jest ważne, to żeby nie mówić, że jedna lub druga strona ma rację moim zdaniem w tym, w tym mhm. ten, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Mo, może takim dobrym przykładem jest mój brat, który pracuje jako doradca klienta, czyli taki no po prostu jedna z osób w dziale mhm. Obsługi klienta i który jakby nie ma potrzeby bycia nie wiem, szefem, liderem, menadżerem i tak dalej. Ja się przyznam, że przez pierwsze lata działania w Brennan 24 się zastanawiałem, czy w ogóle przez pierwsze lata mojej gdzieś tam kariery się zastanawiałem, mm -hmm. jak to jest, że, że, że jesteśmy tak różni, nie? Że, on, że on nie chce czegoś więcej <laughs> jakby. Mm -hmm. Ale kto powiedział, że, 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 że ja gdzieś tam goniąc i zapieprzając jestem bardziej szczęśliwy niż on? Więc to jest totalnie kwestia indywidualna. Każdy musi działać w modelu, który pasuje do priorytetów wybranej osoby albo priorytetów wybranej osoby w, w zadanym czasie. Nie jestem fanem fetyszyzowania długiej pracy, bardziej jestem fanem mądrej pracy. Wydaje mi się, że ja jestem w ogóle fascynatem optymalizacji, więc cały czas szukam optymalizacji. Rozmawialiśmy sobie chwilę o tym, że mam dużo zainteresowań, dużo hobby, dużo tych rzeczy po godzinach. To jest, myślę, pochodną tego, że ja dobrze jestem w stanie sobie tym czasem zarządzić i, i pooptymalizować, żeby dużo rzeczy wcisnąć. A może też trochę mniej czasu spędzam na Netflixie niż przeciętna osoba i, i, i tyle. Natomiast jakby ludzie, którzy pracują 40 godzin nie powinni mówić, że ci, co pracują 70-80 godzin, to coś jest z nimi nie tak. I w drugą stronę, ci, którzy zapieprzają, nie powinni pokazywać, że, o, jakby, że to jest jakiś honor, że to jest jakaś, mhm. jakiś powód do dumy, żeby. Jakby, czy uniwersalny powód do dumy. No, jakby to jest powód do dumy dla nich, przy, albo dla ludzi, którzy mają podobnie. Skonfigurowane priorytety do, do nich, ale niekoniecznie jest to uniwersalny e, gdzieś tam powód do dumy. Więc jeszcze raz, dla mnie to jest totalnie indywidualna kwestia, zależna od, od, od wybranej osoby. Jeśli mamy osobę na pokładzie Brenda, która chce więcej niż 40 godzin pracować, to tworzymy jej warunki, żeby mogła, mogła to robić i żeby jej zarobki, jej jakby tam jakieś, jakaś kompensacja była, czy jakby odwzorowywała to. Czy też na przykład nie wiem, tempo kariery, jakby rozwoju. Ale też totalnie szanujemy, jeśli ktoś chce mieć po prostu robotę i robić przez 7-8 godzin dziennie i powyżej tego ma po prostu jakieś inne rzeczy w życiu, którego, czy które ją jarają i pasjonują, nie? To jest bardzo. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, nie? bo chyba, chyba ta dyskusja, tak jak mówisz, trochę może poszła za daleko w, w niektórych momentach właśnie w social media, gdzie, gdzie jest wytycziszowanie tylko i wyłącznie jednego podejścia, jednego sposobu pracy i formatu, który powinien być uniwersalny dla, dla każdego. A chyba powinniśmy po prostu dać wszystkim wybór pracować tak, jak to dla nich działa, jak im odpowiada. Ja osobiście nie, nie jestem fan, znaczy ja nie umiem pracować po kilkanaście godzin dziennie, bo po prostu jestem wtedy nieefektywny, a nie lubię być nieefektywny, nie lubię siedzieć przed komputerem, komputerem dla samego siedzenia. Natomiast y, dlatego biorę właśnie różne projekty, bo jak przekładam mhm. umysł w inny tryb innego projektu, to się okazuje, że znowu wraca ta efektywność i, i to u mnie działa, ale znowu działa u mnie, to nie znaczy, że będzie działało u innych osób. A powiedz, bo to, to mnie też zaciekawiło też prywatnie, w, jak, w jaki sposób optymalizujesz, bo powiedziałeś, że jesteś fanem optymalizacji, jak to, jak to robisz, żeby dobrze wykorzystać ten swój czas i zoptymalizować go tak, żeby to dobrze działało? Wykorzystuję każdą minutę mojego życia. Totalnie nie prokrastynuję. Jak jadę samochodem, to uczę się czegoś, słuchając jakichś podcastów albo książek, jak nie wiem, czy jak biegam, czy czy cokolwiek innego robię, jak my naczynia, staram się czegoś uczyć. Staram się po prostu wycisnąć dobę na maksa. I, i, ale znowu, nie chciałbym, żeby to było gdzieś tam znowu, jak mówimy, feteszyzowane, tak? Że, że jeśli chcecie oglądać sobie Netflixa, to też nie ma w tym nic złego. Ja mam po prostu taki. Ja się przede wszystkim bardzo lubię uczyć nowych rzeczy i jak się nie uczę nowych rzeczy, to jestem. Nieszczęśliwy, albo wtedy zmieniam hobby. I, i yy, także, choć to, to mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym się nauczył wszystkiego, więc, więc w tej chwili mam tych hobby sporo. Natomiast, tak jak mówię, staram się tą dobę wycisnąć po prostu na maksa. Lubię też takie bardziej haki yy, związane na przykład z. Z żywieniem stosuję Intermittent Fasting, czyli tam mhm. te przerywane posty, dzięki którym bardzo mało czasu poświęcam na robienie sobie żarcia. O, przykład, teraz w tym tygodniu zrobiłem sobie w biurze sałatkę z tuńczyka, która jest super łatwą rzeczą do zrobienia, wsypujesz do jednej miski, tam cztery składniki, mieszasz i jest. I robię sobie dużą miskę w poniedziałek i w zasadzie na pierwsze dni jedzenia w biurze mam, więc jakby... Na przerwie obiadowej. Moja przerwa obiadowa trwa 5 minut, bo idę do kuchni, zjem. Coś, to już sobie przygotowałem wcześniej i wracam do roboty. Więc na um, spokojnie mogę to, to wszystko po prostu poukładać. Jasne. W takim razie nie będę ci zabierał więcej czasu. E, bardzo. Wracaj do swoich spotkań. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a wszystkich, którzy nie znali Ciebie, nie śledzili cię, zapraszam na Twojego Linkedina, Instagrama, Facebooka, gdzie jeszcze mogę cię szukać. Biznesowo na pewno LinkedIn, Facebook i pewnie YouTube. Tam, tam staram się dużo zostawić, ale też na Spotify'ach czy, czy, czy innych platformach podcastowych można znaleźć mój polsku, polskojęzyczny podcast i anglojęzyczny, który troszkę rzadziej publikuję. Okej. Okay. Bardzo dziękuję Ci. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Również. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Aby nie przegapić kolejnych, zasubskrybuj Espresso na Spotify lub Apple Podcasts. I zapisz się do newslettera na www.hrespresso.pl. Do usłyszenia i już za tydzień. Cześć!